nasza Wielkopolanka, nasza środkowa, Kamila Ganszczyk, obecnie witkowska. Zmiana nazwiska pomogła, przeszkodziła? Jedno i drugie, bo wiele osób pamiętało mnie gdzieś tam z panieńskiego nazwiska, ale ja bardzo się cieszę, że to nazwisko zmieniłam. Jest dużo łatwiejsze do wymówienia i zapamiętania, bo miałam z moim panieńskim nazwiskiem sporo problemów. Może rodzice, szczególnie tata, jest bardziej smutny, że nazwisko zmieniłam, bo ma tylko dwie córki i niestety nasze nazwisko już gdzieś tam będzie zapomniane, ale no, u mnie jest taka tradycja, że się bierze nazwisko męża, także jestem już witkowska. Pochodzisz z Wielkopolski. Pierwsze kroki stawiałaś w Kościanie. Coś jeszcze pamiętasz z tamtych czasów? Już to było dosyć dawno, ale faktycznie no ma się jakieś wspomnienia gdzieś tam z tego pierwszego klubu. Chociaż przyznam szczerze, że dużo więcej pamiętam już trochę z późniejszych lat. Te pierwsze kroki w Kościanie były naprawdę takie początkowe. I myślę, że dużo się nauczyłam też od czasu, kiedy stamtąd uciekłam troszeczkę, tak powiem, może brzydko. Ale faktycznie jakby dopiero zobaczyłam, jak ten świat siatkarski wygląda. Obecnie, później był Wolej Wrocław? Później była Zawisza Sulechów. Po Zawiszy Sulechów, Wolej Wrocław i obecnie ŁKS. Ojej, no moja przygoda była znacznie bardziej rozbudowana. Wolej też się tam przewinął, Wrocław. Teraz obecnie ŁKS, tak. Jesteś obecnie środkową reprezentacji Polski i nawet jeżeli nie wchodzisz w pierwszej szóstce, to za każdym razem, kiedy wchodzisz na zmianę, jest to wartość dodana i często zostajesz już do końca meczu. Ty jesteś takim czarnym koniem trenerów? Nie wiem, to chyba by było trzeba się trenerów pytać, ale faktycznie jak zdarzy mi się pojawić na boisku, to wtedy próbuję dać siebie maksymalną siłę, energię, szczególnie pozytywną, bo często, kiedy są zmiany gdzieś tam, to jest najbardziej potrzebne, żeby z powrotem wrócić atmosferą i dobrym takim słowem, także jeżeli nie udaje mi się gdzieś tam punktami podgonić, to chociaż tym próbuję nadrobić, żeby jednak no, odwrócić losy spotkania. Podam moją obserwację, jak patrzą na ciebie, bo nie ukrywam, że jestem wielką fanką twojej gry, dlatego że ty dla mnie jesteś bardzo inteligentną siatkarką i nawet jak masz kiepską piłkę, za niska, przesunięta, to zawsze potrafisz coś z nią zrobić. Czy to też się trenuje, czy to ma się w genach? W genach chyba nie, bo jeszcze u mnie w rodzinie nie ma nikogo z siatkówki, także chyba, że to mądrość, co pani powiedziała, ale no próbuję zrobić z piłką coś dobrego. Jeżeli nie można mocno uderzyć, to gdzieś tam próbuję chociaż utrudnić przeciwnikowi kolejne zagranie, ale no mam nadzieję, że po prostu to się jakby i czuję i trenuję, także fajnie, że wychodzi. Bardzo, bardzo dziękujemy i dziękuję. Powodzenia na mistrzostwach. Dziękuję bardzo. Trzymajcie za nas kciuki.